Hej, skorzystajcie tą aplikację Mo, ponieważ ona jest pod drukiem MOL7. Ja już się zgłosiłam, ale jeszcze raz prześlę, żeby nie było, że nie zgłosiłam czy coś. Ale będziemy ją testować, czy to jest to samo co MOL7, czy nie. Więc za chwilę ten. Na początku będziemy testować Mo, a później zobaczycie MOL7. Okej, w sumie już mi się zainstalowało. Boję się tej aplikacji. No patrzcie, to jest identyczne. To jest kompletnie identyko. Ej, Klaudia, co nie? Patrz. Tak samo się otwiera, co nie? No moja siostra potwierdziła to. Ej, to jest... Patrzcie! Ej, to jest To jest kompletnie podrobione. Dobra, inna jest grafika, to dobra. Ale ten sam stwór. Nazwij mole. Ej, patrzcie, to jest podrobiona nazwa. Ej, to nie jest fajne z ich strony. A dobra, sprawdźmy przynajmniej. Na domek, na drzewie. To samo co w MOL7. Ej, to jest masakra. W to się grać nie da. Patrzcie. Skarby tu też są podrobione. Nie, to jest nienormalne. Kto grał w MOL7, ten wie, że jest takie coś. Ja nie wierzę. To jest podróba. Jeszcze gry te same. A teraz idziemy do MOL7. Okej, już mi wchodzi MOL7. No popatrzcie. No podrobiona gra. I to jest masakra. Patrzcie. Tamta gra Mo jest podrobiona od MOL7. No widać to i... No widać to. Już nawet nie wiem, co ja mam mówić. No dobra. No dobra, inna tam jest grafika. No dobra, w to przyznam, ale kompletnie wszystko podrobione jest. Dobra, to no widać, że tamta gra to podruba. Proszę, zgłaszajcie ją. I nawet gry, już wam pokazuję. No dobra. Tak trochę inaczej to wygląda, ale są te same gry. Pa.